bardzo serdecznie na podsumowaniu projektu Lach i Hucu, Przestrzeń i Czas, które poprowadzą dla Was Kuba Mazurkiewicz i Justyna Dumska. Wszystko zaczęło się w czwartek, kiedy nasza grupa ukraińska przyjechała do nas. Nasze piękne panie w jeszcze piękniejszych strojach przywitały grupę, ale przywitanie było krótkie, ponieważ byli zmęczeni po podróży, więc zjedli kolację i poszli spać. Piątek był przeznaczony na integrację. Poznaliśmy własne imiona, które były bardzo ciężkie do zapamiętania, oraz takie podstawowe zwroty jak cześć, dzień dobry. Malowaliśmy koszulki z logo projektu, poznaliśmy taniec polonez i odbyła się wieczorem dyskoteka. W sobotę nasza grupa ukraińska i my razem pojechaliśmy do Gwizdał, gdzie oni przedstawili swój projekt artystyczny. Później przyjechaliśmy już tutaj do szkoły i szykowali się na kolejny występ na Dniach Puchowa. Niedzielę odwiedziliśmy Zagrodę Kurpiowską, kadzidle. Lepiliśmy zwierzęta z ciasta chlebowego, robiliśmy kwiatki i wycinanki kurpiowskie. Również tam zrobiliśmy sobie ognisko, gdzie mogliśmy upiec sobie przepyszne kiełbaski i spróbować przepysznego ciasta drożdżowego z rodzynkami. I tam również odbył się konkurs, który polegał na zapamiętaniu jak największej ilości słów ukraińskich i polskich. W poniedziałek pojechaliśmy ponownie do Gwizdał, gdzie mieliśmy zajęcia z panem Romanem Huselakiem z lepienia gliny. We wtorek odbył się wyjazd do Supraśla, do Muzeum Ikon, gdzie pisaliśmy własne ikony, zwiedziliśmy monostryt, a w Kruszynianach zwiedziliśmy najstarszy meczet w Polsce. Mieliśmy dwa wyjazdy do Warszawy, gdzie zwiedziliśmy Zamek Królewski, Muzeum Etnograficzne, Stare Miasto i podążaliśmy szlakiem ukraińskim. Po intensywnych dniach w środę relaksowaliśmy się na basenie w Wyszkowie. Odwiedziliśmy też szkołę w Jurinie, gdzie poznaliśmy historię Ignacego i Heleny Paderewskich. W czwartek odbyły się warsztaty etnomuzyczne, które prowadził pan Robert Lipka. Tańczyliśmy taniec zwany Huculką i poznaliśmy nowe przyśpiewki. Program był bardzo intensywny, jak dla nas, męczący miejscami, ale był bardzo ciekawy, interesujący i każdy uczestnik podążał za programem z uśmiechem na twarzy. Dlatego, że było to takie męczące, mamy wypoczynek. Jutro jedziemy nad morze. Teraz zapraszamy na krótką część artystyczną. Zaczniemy piosenką, przyśpiewką Zielone Listy. Zielone listy, 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 zielone listy
teraz zapraszamy na krótki dialog Kuby i Iwanki. Lochu to małe miasteczko na terenie Nadbużańskiego Parku Narodowego. Niedaleko płynie rzeka Liwis, która ma miejsce w rzece Bug. W lochowskich lasach jest dużo zwierzyny. Lisy, zające, bobry, bażanty, kropatwy, kaczki. Herbem Lochowa jest loś. Jaworif, to malownicze husulskie selo, jakie slawicja mistectwą ta tradycją. Siogodni Jaworif uważajecja stolicę unikalnych husulskich promysłów. Ta bloskoj rysboju po derewi, ta liżnikarstwa. I teraz chcielibyśmy zaprezentować, co to jest liżnikarstwo. Jest to tkanie grubych koców z owczej wełny. Z wzorami zwykle geometrycznymi, symetrycznymi. Teraz zapraszamy na piosenkę Nacze ptaszeczka Pelepiloczka. Yeah.
na dialog Daniela i Iwanki. Привіт, я Даня, а ти? Час називаю ще Іванна. Скільки тобі років? Мам 15 років, а ти? Мені 17 років. Де ти живеш? Мешкам я в Європі, в Карпатах, а ти? Я живу в Богові. Бувай. До побачення. Зараз запрошуємо на пісеньке Юсеню Дані. Там, де гори полонини, де стрімкі потоки ріки, де смерічок ген розмай. Ліється пісня на просторі, війна сильна, наче море, промінливий рідний край. І у синю даль понад горами лине пісня ця, пісня ця. Про чудовий край, чарівний край, Черемошай. На-на-на, край, мій рідний край, пісенний край завзяття і труда, ти моя любов, ти рідна матінко моя земля. Будем раді вам, з хлібом сіллю вас зустрінем, файну пісню заспівай, шану нашим світлим дням. І у синю даль, понад горами лине пісня ця, пісня ця. Про чудовий край, чарівний край, Черемошай. І труда, ти моя любов, ти рідна матінко моя земля. Głos naszym gościom z Ukrainy. Завдячний всім присутнім за ласку і тепло, за те, що ви старались, щоднині готувались, щоб нам усім цікаво і весело було. Ми є юні українці, хлопці та дівчата, рідний край наш, Україна красна та багата. Для вас звучить пісня «Потічок Карпатський» у виконанні Хіля Христині і Випрук Іван. Музика.
карпатський, рід звиня старе, потічок там скаче, мій стук і смере, то набитись хоче, зупинитися стать, заясніють очі, розквітуть уста, приходь, приходь до потічка. Де світить зорями водиця, жартує кладочка гучка, щоб нам коханий мій зустрівся. Приходь, приходь, мене поклич, поклич із вечора чи зранку, і вищує нас давно єднає цей казковий край, на цимбалах грає срібний ворограй, до любові біла, правди не даю. І кохання стріла, я у тім краю. Приходь, приходь до потічка, де світить зорами водиця, жатує кладочка гнучка, щоб нам коханий мій зустрівся. Приходь, приходь, мене поклич, поклич із вечора чи зранку, і вищує карпатська ніч, на нас любов і вишиванку. Naszym wspaniałym opiekunkom. Хай знає весь світ про щасливу Україну, де синє небо і жовті поля. Хай квітне щаслива моя Україна, найкраща Христина, щаслива земля. Зустрічайте хімна Христину з піснею «Мій край». Річкою срібний зорепад, і вино порічко бив всіх щастує сад. Срібною долиною йду не поспіша, вишнею й калиною тишина душа. Це край, де я родилась і живу, де все для мене рідне, небайдуже, де зірка з неба впала у траву, щоб ти мене побачив.
бачив, милий друже. Це край моєї втіхи і сльози. І з рідним словом, з рідними піснями. Клонюся в української краси. Бо це взяла від батька і від мами. Пахнуть луки травами, пахнуть до знемог. Грішне разом з праведним силуетом Бог. Музика на тишею, хоч на струна гра. І душа утішена, це мій рідний край. Це край, де я родилась і живу. Де все для мене рідне, небайдуже. Де зірка з неба впала у траву. Щоб ти мене побачив, милий друже. Це край моєї втіхи і сльози. І з рідним словом, з рідними піснями. Клонюся до української краси. Бо це взяла від батька і від мами. Де зірка з неба впала у траву, щоб ти мене побачив, милий друже. Це край моєї втіхи і сльози, і з рідним словом, з рідними піснями. Клонюся до української краси, бо це все від батька і від мами.
Chyba nastał czas na podziękowania. Chcielibyśmy podziękować naszym wspaniałym opiekunkom, pani Anecie Gadomskiej, pani Ani Boguszewskiej, pani Gali oraz pani Nadi. I oczywiście koordynatorce całego projektu, pani Małgorzacie Szeli. I naszej kochanej tłumaczki, bez której byśmy sobie nie poradzili, pani Irina Jakimczuk. Dziękujemy również pani Ani Pękul, która nas przygotowała do występu, które zaraz państwu pokażemy. I oczywiście pan dyrektor, bez którego nie odbyłoby się to. I chce pan dyrektor coś powiedzieć? Może być inaczej. Moi kochani, ja najpierw chcę podziękować naszym gościom z Ukrainy i życzyć wam, życzyć szczęścia Ukrainie, bo my o Ukrainie ciągle wiele słyszymy, zwłaszcza teraz znowu, po tym wczorajszym wydarzeniu. Niech Bóg was ma w swojej opiece i żebyście byli mądrzy, żebyście tą Ukrainę, tak jak o niej śpiewacie, żeby ona taka była. My tego wam z serca życzymy. Moi państwo, te dzieciaki były z sobą 8 dni. To był dla nich bardzo trudny czas. Oni stoją na tej scenie bardzo zmęczeni. Państwo widzieliście, o której oni wracają do domu. Niektórzy się mocno tym denerwowali, bo o 8 mieli wrócić, mają telefony, SMS-ów nie napisali, 10 jeszcze nie ma, więc przepraszam za te niektóre wydarzenia, ale program był, program ma być zrealizowany i myślę, że to nie był dla nich stracony czas. Teraz będą mieli chwilę na odpoczynek. Też chcę podziękować ze swojej strony Romanowi Matejczukowi, nowemu staroście Kosowskiemu, który przybył, który tu cały czas z nami był, który też, mam wrażenie, chce się uczyć. A my chcemy być dla Ukrainy przyjaciółmi i też pokazać to, co u nas najlepsze. Panie starosto, wielkie dzięki za to, że pan przyjechał ze swoimi dziećmi. Gościnnie tak byliśmy przyjęci na Ukrainie, bo my przez 8 dni byliśmy na Ukrainie niewielką wprawdzie grupą, ale zawsze, ja przynajmniej myślę, że oni też jakoś ciągną nas do tej Husulszczyzny. Dziękuję Gali i Nadi, że pomimo bólów różnych też dotrwały do końca i mam nadzieję, że dobrze to będą wspominały. Dziękuję pani profesor Szejowej, bez której to wszystko by się nie wydarzyło i dzięki której mieliśmy trochę pieniędzy na to, żeby ta wymiana się odbyła. I Michałowi Polskowi, który to wszystko też jakoś formalnie trochę ogarniał. I moim paniom Ani i Anecie i pani Dinie, bo też były bardzo zmęczone, ale myślę, że jak to się skończy, to nie będą tego żałowały. I Ani Pękul dziękuję, bo terminy na Ukrainie wcale nie były łatwe, pojechała tam sama i teraz jeszcze ciąg dalszy, czyli 20 dni praktycznie wyjętych z wakacji. Chcę podziękować o mężach na koniec. Mężowie taki mają obowiązek, jak mają żony nauczycielki. To trzeba przyjąć do wiadomości, jak pracują w Łochowskim Liceum, to nie ma innej opcji po prostu. Proszę się przyzwyczaić na przyszłość. To tak
jest po prostu. Chcę podziękować panu staroście węgrowskiemu za to, że ta wycieczka, która teraz, jutro się dla was zacznie, to jest finansowana przez starostwo węgrowskie. I burmistrzowi Łochowa, panu Mariamowi Dzięciołowi, bo nasz wyjazd na Ukrainę, wasz przyjazd tutaj, to są środki finansowe gminy Łochów. Dziękuję panu Romanowi Kuzanakowi, bez którego kilka lat temu na Ukrainę byśmy nie pojechali i po raz kolejny was by tutaj nie było. Wszystkim, którzy w jakikolwiek sposób przyczynili się do tego, że Ukraina jest nam bliższa, a mam nadzieję, że Polska Ukrainie też jest bliższa i że nas tak naprawdę bardzo wiele łączy, zdecydowanie więcej niż dzieli i budujemy nową historię. I nie mam wątpliwości, że nawet jak było trudno przez te kilka dni, to za kilka lat, a może wcześniej, okaże się, że to jest bardzo ważne doświadczenie w waszym życiu, które będzie procentowało, owocowało. Będziemy po prostu mądrzejszymi, lepszymi ludźmi. Już przykładam sobie wąsy, żeby nic więcej nie mówić, a na pewno pozostali goście słów parę zechcą powiedzieć. Pani profesor Szejowa najpierw. Tylko pytam, czy coś już wręczać. Wąsy, tak? Dobrze? Bardzo proszę, panie starosto. Pani Tina, czeka jeszcze chwilkę. Właściwie, moi drodzy, wszystko zostało powiedziane. To samo, że wilka puścić łotarą owiec. I siłownia obok, i sala obok. Po prostu odpoczyłem i nabrałem się bardzo dużo nowego i myślę, że to wszystko będzie dobrze. Mamy, po prostu dziękuję. Ja chciał te prezenty, co mam, nie wiem teraz, jak tam. Prezenty teraz, tylko ja myślę tak, żeby dzieciaki sobie usiadły, bo one są zmęczone i marzą o tym, żeby sięgnąć na krześle, a tu jeszcze będą ze dwa wystąpienia i wręczenie różnych